na lewą nogę. 93,5 metra, tak daleko lądował Austriak. Daleki, bardzo daleki skok, najdłuższy jak na razie w wykonaniu w tej drugiej serii i fatalny upadek przy lądowaniu. Zobaczmy raz jeszcze, ładne wyjście z progu Mario Inauera. Piękny, spokojny lot, spokojne prowadzenie nart. I tutaj wylądował, odskoczyła mu, ach, i tutaj wygięło mu prawą nogę, lewa narta mu odjechała, wywrócił się, do przodu poleciał. Przypomnę, to średnia Krokiew, ale tutaj zawodnicy mają prędkość na progu 80, już nieco ponad 70 km na godzinę, to jest bardzo szybko. Raz jeszcze Mario Inauer, odskoczyła mu tutaj prawa narta, odjechała i tutaj go jeszcze przekręciło. Miejmy nadzieję, że nic temu sympatycznemu Austriakowi się nie stało. Werner Rathmeier. Ach, szkoda, szkoda, szkoda. Widzą Państwo, w tej chwili na takie specjalne nosze został na pierwszym miejscu Kenneth Gagnes, na drugim także Norweg Elverum Sorsen, na trzecim Maciej Kot, na czwartym Mario Inauer. Pomimo tego fatalnego upadku, gdyby ustał, gdyby wylądował, bezapelacyjnie zająłby pierwsze miejsce.